Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak jak śpiewaliśmy dzisiaj w tych pieśniach, w ogóle bardzo, nie wiem czy zauważyliście, ale te pieśni były bardzo tematyczne. Bardzo tematyczne do sytuacji, w której się teraz znajdujemy i na przykład na mnie bardzo czułam, że naprawdę jakby to jest modlitwa, ta pieśni, które śpiewaliśmy. Również w ten sposób można Pana Boga uwielbiać. I bardzo mnie poruszyły te słowa, właściwie no, to było nawet chyba w obu pieśniach zaznaczone, gdyż On ma wszelką moc i władzę. I teraz jakby jesteśmy ze wszystkich stron atakowani informacjami, część prawdziwych, część nieprawdziwych. Wiemy, że też gdzieś tam jest dużo dezinformacji gdzieś w sieci, ale to tak mocno wpływa na nasze życie, że słyszę na przykład od znajomych, którzy mieszkają gdzieś w Krakowie, że oni już mają popakowane walizki w komórkach lokatorskich i generalnie już szykują się na jakieś ucieczki, na Sri Lanki, na jakieś inne kraje. I tak sobie myślę, jejku, do czego tutaj już dochodzi, nie? Że jakby ludzie się tak strasznie boją, że są przerażeni. I tak naprawdę, no to gdzie uciekać, jeśli będzie wojna na cały świat? No nie ma gdzie uciekać, tak? Ale jakby gdzieś tam się łudzą takimi rzeczami. I tak sobie pomyślałam, przygotowując się też do szkółki, czytając w Dziejach Apostolskich, jak Piotr wygłaszał kazanie po uzdrowieniu chromego w świątyni, powiedział takie słowa do kapłanów, którzy im zabronili głosić o Panu Jezusie. Stojąc w obliczu Boga, kogo się lepiej bać? Boga czy człowieka? I tak sobie pomyślałam, nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę wszelka władza i moc należy do Pana Jezusa. Więc kogo się będziemy bać? Człowieka czy Pana Boga?